Szanowni Państwo, witam na kolejnym wykładzie poświęconym zagadnieniu etyki chronienia osób. Dzisiaj chciałem omówić, po analizie już definicji samej etyki, takie zagadnienia jak teoria wartości, metanoia oraz humanizm i kultura. I tak przechodzimy do zagadnienia teorii wartości. Profesor Gogacz zauważa, że pod koniec XX wieku w etyce dominującą tendencją jest określanie człowieka jako osoby przez odnoszenie go do wartości. I tutaj niestety często następuje błąd, który profesor Gogacz nazywa błędem tradycji platońsko-fenomenologicznej. Na czym by polegał ów błąd? Mianowicie na przypisywaniu pewnym ujęciom o charakterze wartościującym statusu czegoś realnego. Przypisuje się wartościom pewne obiektywne istnienie, jak ma to miejsce w przypadku etyki wartości Maxa Schellera. Jest to błąd polegający na tym, że wartości są pewnymi realnymi celami, są pewnym obiektywnym wzorem, który oczywiście nie ma statusu realnego bytu, ale do którego całe na przykład wychowanie powinno odnosić człowieka. Czyli jest to program tak naprawdę wychowania do wartości. Jednak problemem pozostaje status ontyczny tak rozumianej wartości dla tomizmu konsekwentnego. Dlatego, że wartość ostatecznie jest to pewien wynik oceniania. Oceniania przez porównywanie. Nie jest to identyfikacja czy rozpoznawanie czegoś, ale raczej porównywanie. Jeśli tak, to tworząc cele, jeśli chodzi o pedagogikę, wówczas tworzymy pewien model, wzór, do którego wychowawca chce, aby wychowanek dążył. I co się dzieje, gdy ten cel nie jest realizowany? Bo w gruncie rzeczy, jeśli jest ideą, pewnym wzorem, to nigdy nie można go zrealizować. On jest czymś, do czego się dąży, ale nie sposób tego osiągnąć, skoro jest pewnym modelem czy wzorcem obiektywnym i idealnym. Wówczas może to rodzić na przykład frustrację, gdy wychowanek nie jest w stanie osiągnąć danego celu czy właśnie modelu pedagogicznego. Błąd ten ma więc korzenie głęboko metafizyczne, dlatego że dominującą tendencją, jeśli chodzi o filozofię, jest jednak wynoszenie na jakby pierwsze pryncypium myślenia bądź intelektu, który porządkuje to, podmiotuje to myślenie. Wówczas może dojść do tego, że przypadłość wyznacza naturę istoty lub wprost stanowi istnienie bytu. W takim układzie istoty są zawsze pierwsze, istnienie jawi się jako coś przypadłościowego. Dlatego, że realność istoty nie opiera się na istnieniu, które aktualizuje istotę, tylko raczej ma swoje źródło w myśleniu, w pewnym ujęciu. W przypadku etyki Maxa Schellera wartości stają się właśnie pewnymi jakościami idealnymi, które obiektywnie istnieją i oddziaływują. Te wartości stają się normami moralnymi. Tutaj profesor Gogacz widzi zagrożenie dla etyki w postaci woluntaryzmu, dlatego że wartości w tym ujęciu są jakościami, które bezpośrednio oddziaływują na wolę człowieka. Z pominięciem intelektu
lub z pewnym umniejszeniem roli intelektu. Dlatego, że ostatecznie zachodzi tutaj tożsamość między pojęciem a realnością. Etyka buduje się na decyzjach woli, która to wola aktywizowana jest przez poszczególne wartości, które na nią oddziaływują i w konsekwencji wywołują konkretne uczucia. I te uczucia mają nas motywować do odpowiednich, jak to profesor Gogacz mówi, wymogów moralnych wobec siebie i wobec innych. Podobnie ma to miejsce w przypadku religii, bo u podstaw tak rozumianej religii również będą uczucia, które motywują nas do kierowania się do Boga. Rola intelektu w kwestiach moralnych, tak jak mówię, zostaje tutaj pomniejszona, bo wartości stają się celem, który ostatecznie uznamy za realną przyczynę. Tutaj profesor Gogacz zauważa, że właściwym ujęciem wartości jest przede wszystkim pytanie o jej status ontyczny. Wartość nie jest bytem, wartość nie jest również cechą bytu. Wartość nie jest również relacją człowieka do innego bytu, czy po prostu relacją człowieka do człowieka. Jest po prostu pewnym trwaniem relacji realnych. Intelekt i wola zaś mogą uchwycić jak gdyby ważność trwania tej relacji, wzmocnić ją, rozwijać, bądź też osłabić czy zniszczyć. To w pewnym sensie obniżenie statusu ontycznego wartości jest właściwie wskazaniem, że ostatecznie wartością są same relacje osobowe, czyli same osoby i przebywanie z tymi osobami, czyli wskazanie, że ten status ontyczny wcale nie jest taki słaby, w cudzysłowie oczywiście, dlatego że ostatecznie opiera się o przejawy bytu, którymi są realność, prawda i dobro. Wartość jest więc rozpoznaniem jakiegoś dobra dla człowieka i wówczas określa się go jako wartość. Tym dobrem jest oczywiście wspomniane utrzymywanie relacji z tymi bytami, które wywołują dobre skutki. Wartości nie są więc celami, które mają wyznaczać etykę. Cele są bowiem ostatecznie tworami intelektu. Są pewnym wyznaczeniem zadań. To zaś jest charakterystyczne nie dla etyki, ale dla filozofii prawa, czy ewentualnie dla pedagogiki. Etyka bowiem nie powinna operować celami, zadaniami czy wzorami do realizacji przez poszczególnych ludzi. Jest właściwie wyznaczaniem właściwego obcowania z realnymi bytami. Wartości więc są trwaniem relacji, które sprzyjają czemuś, co profesor Gogacz nazywa domem osób, przebywaniem w środowisku, które z natury jest pierwotne dla człowieka. Przechodzimy teraz do omówienia kolejnego pojęcia, mianowicie pojęcia metanoi. Jest to w tomizmie konsekwentnym kolejny dział etyki po teorii pryncypiów postępowania i po teorii wartości. Samo pojęcie metanoi oczywiście wywodzi się z greckiego zlepka dwóch słów. Meta, nous. Meta,
czyli bycie poza czymś, przeniesieniem, podobnie jak w słowach metafora czy metafizyka. Nous, termin wieloznaczny, ale w tym kontekście oznacza po prostu umysł, czyli przeniesienie umysłu, pewna zmiana, pewna radykalna odnowa życia spowodowana zmianą myślenia, przemianą myślenia. Pojęcie to w tradycji greckiej, jak i również biblijnej ma zawsze pozytywny wydźwięk. Jest to pozytywna przemiana. Jest to powiązanie również przemiany myślenia z przemianą postępowania. Oznacza więc pewną odnowę duchową. Jeśli chodzi o metanoję w kontekście etyki chronienia osób, warto zwrócić uwagę, że jest ona po prostu tutaj otwarciem się myślenia naszego na realny byt. To myślenie ma prowadzić do ochrony relacji osobowych i samych osób. Jest więc pewnym zaufaniem osobom, aby uznać je za dobro dla nas i poddać się ich wpływowi. Dlatego wiąże się tutaj z własnością transcendentalną prawdy i stanowi pewną relację wiary, osobową relację wiary. W dalszej kolejności dotyka również transcendentale dobra, ponieważ wiąże się z relacją nadziei z osobami. Czyli metanoja będzie pewną przemianą myślenia i postępowania, w której przede wszystkim dla profesora Gogacza dystansujemy się od wytworów, a kierujemy się na realnie oddziaływujące osoby. Niewątpliwie taka przemiana często wiąże się z pewnym trudem zdystansowania się od kultury, która to kultura może być nastawiona właśnie na relacje do wytworów, nie do realnych osób. Taka kultura najczęściej prowadzi do swego rodzaju wyobcowania. Zresztą mamy tego przykład w dzisiejszych czasach, gdzie mnogość tych wytworów de facto prowadzi do pewnego wyobcowania człowieka, do unikania wchodzenia w relacje osobowe i chronienia tych relacji osobowych. Jednak, jak zauważa profesor Gogacz, nie jest to jednorazowe oczyszczenie umysłu, gdzie potrafimy uchwycić właśnie znaczenie relacji osobowych i podążać jakby ku ich ochronie. Dlatego, że jest to trud podejmowany stale. Jest to nieustanne poprawianie naszego myślenia, aby wiernie kierować się właśnie tą prawdą o osobach, o której mówiliśmy wcześniej. Człowiek ciągle musi dostosowywać to, co wie, do miary prawdy, jaką wyznaczają byty realne. W przypadku metanoi jest więc to swego rodzaju skierowanie do prawdy połączone ze skierowaniem do dobra, jak pisze profesor Gogacz. Jako skutek wykształcenia i wychowania jest przemianą zarówno intelektu i woli. Jest to termin zresztą blisko znaczny teologicznemu terminowi nawrócenia, które pociąga ze sobą i zmianę myślenia, i zmianę postępowania. Wiąże się często to z zaprzestaniem relacji, nadmiernych relacji, nazwijmy to, do przedmiotów, do wytworów człowieka, do wytworów kultury.
szczególnie do tych, które nie służą osiąganiu mądrości, nie chronią wspomnianych relacji osobowych. Do czego prowadzi brak metanoi, do czego może prowadzić brak metanoi? Skutkować może on pychą. Pychą rozumianą, jak pisze profesor Gogacz, jako upór woli bez jej związku z intelektem i uczuciami. Czyli pycha pomija słuszność i argument, czyli to, co opiera się na prawdzie i dobru jako własnościach transcendentalnych. Pozostało nam do omówienia zagadnienie humanizmu i kultury, które są bezpośrednimi skutkami metanoi. Pojęcie humanizmu najczęściej w rozumieniu renesansowym odsyła człowieka, czy umieszcza człowieka i człowieczeństwo w centrum wszelkich zainteresowań. Podobnie w przypadku etyki chronienia osób, człowiek ujęty jako osoba i wszelkie konsekwencje tego ujęcia stanowią źródło i zarazem cel postępowania etycznego, tworząc kulturę humanistyczną. Humanizm jako ochronę osób i relacji osobowych. Metanoia, jak pamiętamy, jest pewnym oczyszczeniem intelektu, pewną przemianą intelektu. Na poziomie kultury powinna być pewnym wyprowadzeniem z kultury wytworów, które nie są nastawione na ochronę relacji osobowych, na ochronę istnienia i tym samym prawdy i dobra. Jest to również przemiana kultury w kulturę, którą tutaj nazwiemy właśnie kulturą humanistyczną. Czym byłby humanizm w ujęciu tomizmu konsekwentnego? Byłby pewnym staraniem się o trwanie relacji osobowych. I skutkiem takich dążeń muszą być odpowiednie wytwory kultury. Jak wiemy, kulturę można ująć w dwóch aspektach. W aspekcie wewnętrznym i w aspekcie zewnętrznym. W aspekcie wewnętrznym będzie to po prostu pewien zespół usprawnień intelektu i woli. W aspekcie zewnętrznym będzie to już pewien zespół wytworów, które są wyrazem tego życia wewnętrznego, czyli wyrazem tych sprawności intelektu i woli. Jest to relacja oczywiście obustronna, dlatego że człowiek jako osobowość tworzy kulturę i jednocześnie tej kulturze podlega. Jest w pewien sposób przez nią kształtowany. Humanizm jest więc pewnym życiem wewnętrznym człowieka, wyrażonym w tworzonych przez niego dziełach zewnętrznych, aby utrwalić skutki wspomnianej metanoi. Zasadą humanizmu będzie więc ostatecznie ochrona osób i relacji, które osoby powodują. Humanizm jest więc usprawnieniem człowieka w mądrości przez wyzwalanie wierności, jak pisze profesor Gogacz, prawdzie i dobru. Mądrość, którą, jak pamiętamy, profesor Gogacz określa jako najważniejsze pryncypium postępowania, jest zabezpieczeniem w człowieku, aby ten w danej kulturze kierował się do tego, co prawdziwe i dobre i potrafił unikać tego, co fałszywe bądź błędne. Takie ujęcie humanizmu nie jest apoteozą człowieczeństwa czy człowieka, dlatego że w humanizmie należy również zadbać o rozwój religijny, jak mówi profesor Gogacz. Humanizm i religia są pewnym naturalnym kontekstem pełnego rozwoju człowieka, pełnego rozwoju człowieka jako osoby. Humanizm jest więc pewną formą
przyjaźni, pewną wymianą tego, czym ludzie żyją.